Panie i panowie, widzowie oraz widzki, witam was przenajserdeczniej w nowym odcinku, walentynkowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Miliki i w dzisiejszym odcinku w końcu, słuchajcie, no walentynki, więc damy plan na dziś, słuchajcie, to jest bardzo mocny plan na dziś. Po pierwsze spotykamy się z palionką, no i oczywiście dajemy naszym kochanym chłopakom prezenty, a po drugie lecimy do Szczypsona, dać mu taki personalny, indywidualny prezent i zobaczymy, co powie. Mam nadzieję, że się ucieszy. Pamiętajcie, żeby zrobić łapkę w górę, słuchajcie, walentynkową łapkę w górę. Tylko dzisiaj macie taką możliwość, żeby zrobić tą łapkę, także koniecznie ją zostawcie, słuchajcie. Zachęcam do tego przynajmniej, jeżeli zostawicie łapkę, no to wasze miłosne życie rozkwitnie. Ja tak słyszałam, więc słuchajcie, koniecznie musicie łapkę zostawić, bo w innym przypadku to po prostu następne walentynki spędzicie sami, także musicie coś zrobić łapkę w górę, więc zachęcam do tego, słuchajcie, 5000 łapek w górę i będzie kolejny odcinek. Codziennie są odcinki w sumie o godzinie 15:30 praktycznie, także pamiętajcie o tym, subskrybujcie, dzwonkujcie. No i co, słuchajcie, lecimy dzisiejszym odcinkiem, także mam nadzieję, że wam się spodoba, ponieważ naprawdę wydaje mi się, że może wyjść fajnie wszystko. Także co, zapraszam was do oglądania, moi drodzy. Trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży, także lecimy z dzisiejszym fantastycznym, walentynkowym odcinkiem z Palionowa w Minecrafcie, także let's go! Dobrze, widzowie, jesteśmy już, słuchajcie, w Minecrafcie, to jest Palionka! Hejka! Także co, no, życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji walentynek, widzowie! Dziękuję. No, co tam powiesz? A, no to ciebie też, ja też jesteś moją walentynką. Czekaj. Czekaj, ja tutaj coś mam dla ciebie. Jak to? Ja nie przygotowałam. Czekaj, co? Dobra, o, chodź na górę, ja mam świetny pomysł, to ci dam tutaj jaką walentynkę, chodź tu, palionka. Zaraz oczywiście polecimy do chłopaków, ponieważ musimy razem dać im wszystkie prezenty. Także czekaj, już tutaj lecę. Walentynkowe, dokładnie. Proszę bardzo, palionko, to dla ciebie, ode mnie. Ode mnie, dziękuję, dla ciebie, proszę bardzo. Diamencik, ja w takim razie, wiesz co, naprawdę się tutaj starałam i zobacz, co ja mam dla ciebie. O, też taki prezencik maleńki. Bardzo dziękuję. Zabiłam takiego dużego, czarnego, co mnie chciał tam zniszczyć i na szczęście coś mi takiego wyrzucił. Bardzo dziękuję, no. Naprawdę, miło z twojej strony. I teraz co, myślę, że nie będziemy marnować czasu, tylko lecimy po prostu z tematem, no i lecimy, słuchajcie, z walentynkowymi prezentami, także chodź, palionko, lecimy po te prezenty. No mamy w sumie jakby 4 sztuki prezentów, no i w tym mamy karteczkę jakby taką walentynkową, diamencik i ciasto. Także no chyba jest dobrze. Także biorę mega tutaj fajnie. Te ważne, najważniejsze rzeczy, aha, jeszcze ciasto oczywiście musimy zabrać, okej. I... Tylko trzeba pamiętać, żebyśmy nie zapomnieli o tutaj żadnej osobie. Tak, musimy pamiętać o tym, także no myślę, że damy radę, palionka. My nie damy rady, proszę cię, jesteśmy niesamowite, więc uda się nam wszystko. Się uda. Dobra, no to lecimy w takim razie na górę. Trochę się stresuję, nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że nikt nas nie zauważy. Ale dobra. Walentynki. Komu pierwszemu dajemy walentynkę? Kurczę, powiem ci, że Szczypson jest po drodze, no to może do Szczypsona polecimy najpierw. On jest taki pierwszy, wiesz, o co chodzi. On dał ci walentynkę jeszcze, wiesz co, jeszcze nie, ale chyba się spotkamy potem, więc zobaczymy potem, bo ja mam też dla niego prezenciki. Także zobaczymy, co on tutaj, wiesz. Dobra, damy mu tutaj, czy do środka? To jest skrzyneczka przy tym, albo może w środku, być tak bezpieczniej. Dobra, masz rację, to tutaj damy. I teraz tak, hop. Ciasteczko. Hop. I hop, ja proszę bardzo, tak to wygląda. O, i co, myślisz, że ładnie? Szczęście. Tak? No super, na pewno się dobra, ucieszy jeszcze, no to pięknie. Boję, że to Szczypson tobie nie da żadnej walentynki. W takim nie, razie no, ja myślę... No. Nie, no nie, no nie, niszczymy, nie, spokojnie, myślę, że on coś wymyśli nie. jeszcze, ale zobaczymy, nie wiem sobie, no. Dobra, nie. Nie wymyślij, to mu rozwalamy chatę, dobra? Dobra, to jest wypla. A myślisz, że co, a palion? Jak tam ten palion, co tam wiesz? Palion? No, no nie wiem, w sumie, chwila, no trzeba mu dać walentynkę, nie? No, ja mam przygotowaną. Dobra, myślę, że to Paweł jest na samym końcu. Teraz może co, Dave. Dave'a dawno w ogóle nie byłam. Dobra, to słuchajcie, do ciebie do Dave'a. Okej. Żabusia. O, dzień dobry, może gdzieś tutaj ta skrzyneczka tak przewieźć? Dobra, no myślę, że to jest dobre, powiedz, damy tutaj sobie skrzyneczkę, więc tak, oczywiście znowu ciasto, tutaj piękny liścik, no i diamencik, no i piękny. O, piękny. Myślisz, diamencik. Że fajnie? A może jeszcze jakaś tabliczka, albo coś kurczę, napisane? Kurczę, tabliczka też jest dobre, no, ale nie mam żadnej tabliczki przy sobie, mam wszystkie w domku. Ja mam tutaj dużo drewna, to możemy o, w sumie dobra, zrobić. Dobra, o proszę, pięknie, to czekaj, ale jest to gdzieś crafting? Tu na górze jest. Dobra, super. No to w takim razie zrobimy szybkie tabliczki. Ile tych tabliczek potrzebujemy? Chyba z 6, 4? Dobra, nie 4, wiem. 4. Dobra, mamy 6 tabliczek, bo tak się zrobiło. I co, co mamy napisać? Co mamy napisać w takim razie na skrzynce? No nie wiem, walentynkowy prezencik. Walentynkowy prezencik. Okej. Uśmiechek. Tak? Jest git? A uśmieszek zapomniałaś. No, uśmieszek. Nie mam tego, nie mam siekierki. Masz siekierki? Dobra, dobra.
Taran, może być? Pięknie? Dobra, to tutaj jeszcze do Szybsona w takim razie trzeba polecieć potem. Nie, Szybsonowi nie. A co ty masz do Szybsona? Dobra, to teraz może do Łobzyka. Do Walentynki. No tak, no aha, do Bzyka, Bzykowi nie! Czemu nie? Jemu to nie, bo on mnie obraża i on mi w ogóle robi takie psikusy i ja go nie lubię. Przestań, jedna... Walentynki są palionką. Wiesz, taki jeden dzień miłości, przyjaźni, wiesz o co chodzi. Ja myślę, że on się ucieszy. Niech będzie, zostaw mu tą skrzykę, bierzemy tą skrzykę i uciekamy z tego dołku, jak najszybciej. Dobra, nie będziemy tutaj dawać tabliczki w takim razie. To lecimy teraz do Paliola. Okej, okay, Palioli do... On jest gdzieś na dole. On chyba tutaj jest. No, on jest na dole, dobra. Musimy mega cicho być. Dobra, musimy być cicho i tak szybko to załatwić. Gdzie mam dać mu tą skrzynkę? Tutaj przed może? Czekaj, ja to zalepię może. Szybko zalepię ziemią. Dobra, gdziekolwiek możesz dawać. To gdziekolwiek skrzynka. Kurde, nie idzie on się tak, żeby on się zorientował. Dobra, damy ją tutaj szybko. Więc tak, lecę tutaj ciasto, diamencik od dziewczyn i szybko teraz walentynkowy. O nie, nie napisałem. Prezencik, okej. Okay. Szybka akcja. Tutaj dam serduszko i uśmieszek. Może być? Tak. Jest dobrze? Może być uśmieszek. Dobra. Tak. O, super. Superancko, dobra. W takim razie co? No, wszystko odwiedzenie chyba. Nie, to jeszcze nie koniec. Jeszcze nie koniec? A co z wieśniakami? A co tutaj z tymi? O, tutaj. O. Z nimi? A ci? Oni nie dostają walentynki żadnej? Ja z nimi nigdy nie gadałam. Ja w sumie też nie, ale oni tutaj, no wiesz, no macie deski. I o dobra, prochodnia. Oni ziemniaki lubią. O dobra, tak, o widzisz, i pięknie, no i wszyscy sobie ugoszczeni pięknie walentynki. Superancko, palionka, my to jesteśmy po prostu najlepsze tutaj, naprawdę. Świetne, to było świetne, to było świetne. Dobra. Naprawdę fajnie teraz, też tylko się tak zastanawiam. Wydaje. Czy Szybsonowi tutaj, nie wiem, jakiegoś psikusa nie zrobić walentynkowego? Co to znaczy? Źle się zachowuje Szybson. Damy mu jakąś tabliczkę po prostu, że walentynkowy prezencik, no a potem ja się z nim zaraz spotykam chyba, w sensie tak myślę, bo jakbym chciał dać prezent, więc zobaczymy, no dam ci znać jutro, czy on coś ty wymyślił, czy nie, także jesteśmy w kontakcie, dobra? No dobra, jak coś, to pamiętaj, ja z mieczem i toporem przyjdę pod niego, jak ci okay. nie da walentynki. Dobra, ja tutaj tylko zaznaczę jeszcze, że walentynkowy prezencik, okej, tutaj serduszka, pięknie, myślę, że będzie happy. Dobra, no to w takim razie, słuchaj, ja lecę do siebie, ty tam pewnie, nie wiem, do Paliona czy coś, nie wiem, jakie masz plany. Tak, ja też muszę być przygotowana, tak. No, także dziękuję ci bardzo, trzymaj się ciepło i co, widzimy się tam pewnie jutro albo coś, także papa, miłego dzionka. Papa, miłych walentynek. Wzajemnie. Dobra, widzę, jesteście ogarnięte walentynki tutaj, jeżeli chodzi o chłopaków, no i teraz czas na Szybsona, także lecimy do domku, no i musimy zebrać prezenty, no i chyba zaraz będziemy do niego lecieć. Tak myślę, ale trochę się stresuję. Dobra, słuchajcie, zanim jeszcze pójdziemy do Szybsona, no to odłożyłam jakby po prostu te rzeczy, które miałam, tutaj tą enderperłę, którą dostałam od paliąki, także no, słuchajcie, i teraz lecimy dać Szybsonowi prezent, ale zanim to popatrzcie, mam to akwarium z aksolotem, słuchajcie, różowym, także myślę, że to ładnie wygląda, także dajcie znać, czy git, czy nie git. I teraz tak, lecimy, słuchajcie, na dół, troszeczkę się stresuję, szczerze to, no nie wiem, jak to wyjdzie, nie wiem, czy mu się to wszystko spodoba, mam nadzieję, że tak, także słuchajcie, lecimy. Lecimy szybko na dół, oczywiście naszej tajnej skrytki. Wiecie, o co chodzi? Ała, aż się uderzyłam, okej. Okay. Fajnie, złamałam nogę walentynki. Okej. Okay. O nie, co tutaj się stało? O, dobra, nieważne. Jakiś mam za szybki... Ła, kilo widzowie, to zapomniałam, że ten kilo tak szybko kopię. Okej, okay, tak troszeczkę sobie tutaj zniszczyłam tutaj wszystko, ale dobra, już to naprawiam. Nikt nie widział, nikt nie wie, co tutaj się wydarzyło. Nikomu nie mówcie, widzowie. Chill, dobra. Okej, okay, mamy to wszystko, to sobie jeszcze damy tutaj. Naprawimy to tak, żeby było dobrze. I tak, bierzemy oczywiście wszystkie tutaj rzeczy z tej skrzynki. Teraz ją tutaj naprawiamy. Okej, okay, mamy wszystko. Dobra, jest dobrze, słuchajcie. 4 prezenty. Let's go, idziemy do Szybsona, mam nadzieję, że jest. Widzę, że w ogóle wszyscy są na serwerze, także wszyscy zobaczyli swoje już walentynkowe prezenty prawdopodobnie. Także no, nie wiem, czy mi się spodobały, mam nadzieję, że tak. Więc teraz tak, wychodzimy. Kurde, się tutaj ściemnia powoli, ale okej. Okay. Lecimy szybciuteńko do Szybsona. Nie wiem, czy on otworzył swój prezent, zobaczymy, ale no, on ma jeszcze parę prezentów nowych ode mnie, takich personalnych, wiecie o co chodzi. Także zobaczymy, czy mu się spodoba, więc lecimy do niego, także dzwonimy w dzwon. Jak to się robi? Zawsze nie umiem, nigdy przysięgam, nigdy nie umiem. O, dobra. W ten sposób, okej, okay. Czy on mi tutaj otworzy? Halo, kto to zakłóca tutaj dzień dzisiejszy spotkanie? Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać ciekawego? Witam cię 14 lutego. Którego? 14. Co? Jaki to dzień? Nie rozumiem. No nie mów, że nie wiesz. Co? Nie mów, że nie wiesz. Tak, dzisiaj Boże Narodzenie, zapomniałem. Okej.
Ja nie wiem, może ja jednak nie, pójdę, no, widzowie. Nie, no dobrze, dobrze, no pamiętam, no walentynki są. Dzień dobrze, dobry, dzień dobry. Chciałam ci powiedzieć. Wszystkiego najlepszego. Właśnie, no, cześć, wszystkiego najlepszego, nie wiem, co się życzy, szczerze nie wiem, co się życzy walentynki, bo nie wiem, raz w życiu je obchodziłam, także ten, ale okay. Mam dla ciebie prezenty. Co to ma być, no. Mieć? Okej. Okay. Nie wiem, przypadkowo mi się więc scrollnęło. Więc tak, najpierw chciałabym ci dać przede wszystkim pochodnie, ponieważ oświetlasz moje życie jak nikt inny. Wow. Okej, okay, dalej dwa złote jabłka z serduszkami, wiesz o co chodzi. Do tego, to wow. Są teraz dwa główne, bardzo główne prezenty, więc tak. Pierwsze to masz dwa bilety na koncert twojego ulubionego artysty. Więc wiesz, okay. Jak będziesz chciał pójść na koncert twojego ulubionego artysty, to możesz iść. I ostatnia super. Rzecz, fajnie, że dwa, bardzo. Bo z Dave'em pójdę, nie? Albo z Talionem. Yo, jaki kurde, no, bluza za Adidas. No i ten bluza z Adidasa jeszcze. Więc no, no to i fajnie, no dziękuję, no. Ci bardzo, no słuchaj. No co ja ci mogę powiedzieć, dziękuję ci bardzo za te prezenty, bardzo fajne, oświetlasz moje życie jak nikt inny, serduszka, prawda, jabłuszka, bilet na koncert twojego ulubionego artysty, ja oczywiście żartowałem z tym, że pójdę z Dave'em, oczywiście, że pójdę z tobą, więc już jeden ci oddaję, no i co, no i bluza z Adidasa, no mega fajnie, no ale słuchaj, no, może sprawiałem wrażenie, że ja tam nic nie planuję i tak dalej, ale jest taka, że też mam dla ciebie prezent i tylko musimy gdzieś pójść.